Witam. Posłuchajmy najpiękniejsze świadectwa, czyli nowenna pompejańska. Jak to było i co się działo, kiedy ludzie odmawiali tą wspaniałą nowennę? Posłuchajmy. Część siódma. Czyta Sylwia Niezapominajka. Ataki epileptyczne. Zwlekałam z napisaniem świadectwa, aż pewnego dnia, przeglądając dokumentację medyczną mojej 9-miesięcznej córeczki, Laury, trafiłam na dzienniczek pacjenta, w którym zapisywałam każdy akt epileptyczny mojego maleństwa. Zapiski pojawiały się co 2 godziny. Łzy płyną mi po policzkach na wspomnienie tamtych dni. Ostatni atak miał miejsce 22 sierpnia 2013 roku. Wpisałam tę datę w wyszukiwarce i okazało się, że było to święto Maryi Królowej. 22 dzień każdego miesiąca to także dzień świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Parę lat temu mój tato zachorował na raka płuc. Mama zaczęła po raz pierwszy odmawiać nowennę pompejańską. Po jej zakończeniu zdjęcia rentgenowskie płuc wykazały remisję choroby. Guzy zniknęły. To był pierwszy cud. I tak moja rodzina odnalazła nowennę pompejańską, która już na zawsze zagościła w naszych domach i sercach. Osobiście poznałam tę modlitwę dużo, dużo później. Maryja doświadczyła mnie w sposób, którego zawsze najbardziej się bałam. I często powtarzałam, iż największym bólem jest patrzeć na cierpienie własnego dziecka. Wypowiedziałam te słowa na dzień przed tym, jak choroba dotknęła moją córeczkę. Gdy byłam w ciąży, moi rodzice odmawiali nowennę w intencji błogosławionego przyjścia na świat Laurki. Nie wierzyłam w tę modlitwę. Pomyślałam wtedy tylko tyle, że to miło z ich strony i że może na coś się przyda. To był najczarniejszy okres w moim życiu. Byłam bardzo daleko od Boga, na dnie grzechu. Poród był bardzo ciężki. Ratowanie życia Laurki. Po porodzie leżała zaintubowana na intensywnej terapii, potem w inkubatorze. Każdego dnia pojawiały się nowe choroby, które podczas kolejnych dni zaczynały w cudowny sposób ustępować. Jej stan szybko się poprawiał. Po 2 tygodniach wyszłyśmy ze szpitala. Wszystko było dobrze, aż do 4 miesiąca, kiedy to na naszych oczach córeczka dostała pierwszego ataku epilepsji z sinicą, bezdechem, silnymi drgawkami, które targały jej maleńkim ciałkiem. Pogotowie zabrało nas do szpitala. W ciągu 4 dni miała ponad 40 bardzo silnych, kilkuminutowych ataków. Przy każdym przestawała oddychać na kilkadziesiąt sekund. Z bardzo żywiołowej, energicznej dziewczynki zamieniła się w leżącą bez żadnej reakcji kruszynkę, która nie potrafiła nawet ssać piersi, nie płakała, nie zgłaszała żadnej potrzeby, nie było z nią kontaktu. Moja mama rozpoczęła nowennę. Ataki od razu ustały. Ale następnego dnia okazało się, że ma liczne torbiele w brzuszku. To było już za wiele. Sama chwyciłam za różaniec. Wzięłam książeczkę o nowennie, gdyż nawet nie wiedziałam, jak ją odmawiać. Otworzyłam na krótkim opisie historii nowenny, mówiącym o pierwszym uzdrowieniu. Dotyczyło ono dziewczynki chorej na epilepsję. To był znak. Zaczęłam nowennę jeszcze tego samego dnia. Dołączył do niej mój tato. Jednocześnie postanowiłam poruszyć niebo i ziemię, aby ratować nasze dziecko. Rozsyłałam maile do Fatimi, Łagiewnik, Częstochowy, rozmaitych zakonów. Zamawiałam msze święte, modliłam się do świętej Rity. Modliły się wspólnoty. To dzięki nim Laura była otoczona w sposób szczególny piękną modlitwą. Oni przesłali prośby dalej. Tak, że wiadomość o Laurze dotarła do tak licznego grona, iż obcy ludzie zaczęli pytać moich rodziców, jak czuje się wnuczka, i mówili,
że modlą się za nią. Od pierwszego dnia nowenny poczułam niezrozumiały dla mnie przypływ spokoju, a nawet radości. Nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego po tygodniu ciągłego płaczu i rozpaczy nagle czuję ogromną ufność i pewność, że wszystko będzie dobrze. Cały czas byłam z Laurą w szpitalu. Córka miała codziennie robione badania specjalistyczne w celu ustalenia przyczyny padaczki. Pamiętam, że neurolog przynosił coraz gorsze przypuszczalne diagnozy, że może to być zespół Westa, jedna z najgorszych odmian padaczki. Że te guzy torbielowate mogą wiązać się z jakąś ciężką jednostką chorobową, powodującą padaczkę, że dziecko nie będzie rozwijało się normalnie, że powodem mogą być genetyczne choroby metaboliczne, które są w niektórych przypadkach śmiertelne. Jednak ja przyjmowałam to wszystko ze spokojem, mając tak silne wewnętrzne przekonanie, właściwie zupełnie irracjonalne, że wszystko to przeminie. I rzeczywiście, każdego dnia wszystkie wstępne diagnozy okazywały się błędne. Kiedy po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu wypisywano Laurę do domu, jej stan nie był dobry, a lekarze nie dawali zbyt dużych szans na prawidłowy rozwój dziecka. Mówili, że córkę czekają rehabilitacje, że trzeba się pogodzić z chorobą. Ataki jednak nie wróciły, a Laura z każdym dniem rozwijała się coraz lepiej. Wtedy ponownie trafiliśmy na ten sam oddział neurologiczny w celu dalszej diagnostyki. Przychodzili do nas ci sami lekarze, pielęgniarki, salowe, kapelan szpitalny, żeby zobaczyć, jak czuje się malutka Laura, którą dobrze zapamiętali, gdy leżała u nich 3 miesiące temu w tak ciężkim stanie. Szybko rozeszła się wieść, że dziecko jest w świetnej formie. Gdy zakończyłam nowennę, powtórzone zostało badanie EEG, zapis czynności mózgu. Dotychczasowe wyniki były bardzo złe, a po nowennie zapis był o wiele lepszy. Dodam, że badanie to wykonano w dniu, kiedy w Pompejach sprawowana była Eucharystia w intencji Laury. Kolejnym cudem były wyniki badań genetycznych, które nie potwierdziły żadnej choroby metabolicznej. 21 października rozpoczęłam drugą nowennę w intencji pomyślnej operacji i dalszego prawidłowego rozwoju Laury. Operacja usunięcia torbieli, kreski jelita grubego przebiegła pomyślnie. Wyniki histopatologiczne są całkowicie dobre, przyszły w pierwszym dniu części dziękczynnej nowenny pompejańskiej. Podczas tych trudnych doświadczeń nastąpiło też moje prawdziwe nawrócenie. Podczas pobytów w szpitalach poznałam wiele osób, którym mówiłam o nowennie, zaczęłam pomagać ludziom. Obecnie na ten dzień doświadczamy cudu. Laura jest radosnym, wspaniałym dzieckiem. Dziś moja córeczka ma 9 miesięcy, rozwija się prawidłowo, ataki nie wróciły. Parę dni temu wypowiedziała po raz pierwszy słowo mama, a ja dziękuję każdego dnia Maryi za te wszystkie cuda. Joanna. Powrót do zdrowia i sprawności. Początkowo myślałam, że nie podołam modlitwie nowenną pompejańską. W tym czasie moja mama miała wypadek i była w stanie krytycznym w szpitalu. Wtedy właśnie zaczęłam ją odmawiać. Błagałam dla niej powrót do zdrowia i do sprawności. Lekarze nie dawali nam żadnej nadziei, ale mama z dnia na dzień była coraz silniejsza. Nerki po 2 tygodniach dializ zaczęły ponownie pracować. Nogi nie trzeba było amputować. Od wypadku minęło 5 roku. Dzisiaj moja mama wyszła po raz pierwszy na spacer. Matka Boża wysłuchała mojej modlitwy i wiem, że będzie dobrze. Miałam chwilę zwątpienia, bo jak zaczęłam odmawiać modlitwę, doświadczyłam strasznych kłopotów. Zdawało się, że wszystko obróciło się przeciwko mnie. Myślałam, że sobie nie poradzę, ale zawierzyłam Matce Najświętszej i wszystko dobrze się skończyło. W tej chwili odmawiam 3. nowennę, ponieważ mocno wierzę, że nadal zostanę wysłuchana i jestem przygotowana na to, że będę musiała stawić czoło następnym problemom. Polecam wszystkim tę modlitwę, ponieważ jest ona nie do odparcia. Alina.
ostre zapalenie trzustki. Nowennę odmawiałem w intencji uzdrowienia mojej mamy. Wiem, że i ona sama, i tata również modlili się w tej intencji do Królowej Różańca Świętego. Przez prawie rok mama była leczona na ostre zapalenie trzustki. Leczenie w zasadzie nie przynosiło większych efektów, poza krótkotrwałymi remisjami choroby. Mama większą część tego okresu spędziła w szpitalach. Po około roku leczenia kolejne badania wykazały, że torbiele na trzustce to najpewniej torbielorak. Norma markerów nowotworowych przekroczona ponad 200-krotnie oraz inne objawy. Wtedy rozpocząłem odmawiać nowennę. Zdołałem odmówić tylko część błagalną, rodzice kilkukrotnie całą. I wtedy mama zaczęła szybko wracać do zdrowia. Lekarze w szpitalu uniwersyteckim nie byli w stanie tego wytłumaczyć. Mama była wielokrotnie prezentowana studentom jako bardzo nietypowy przypadek. Dziś czuje się dobrze. Stan zapalny ustąpił, a lekarze wykluczają nowotwór. Wierzę, że stało się to za sprawą Matki Bożej. Mariusz. Koniec części 7. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam, kochani, moc radości i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.